Siemaneczko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Proszę państwa, dzisiaj będzie się troszkę działo, ponieważ wreszcie wyszedł content, wreszcie. Mamy wtorek, kiedy to wrzucę i jest jakiś content. Dzisiaj będzie na pewno jeden tost trafiony, drugi tost będzie trafiony również dziś, ale na streamie, więc jeżeli chcecie widzieć jako pierwsi, zobaczyć co trafimy, to dobrze wiecie gdzie, twitch.tv/alwiniasty i widzimy się myślę o godzinie chyba o 20, pewnie jakoś po meczu Polski, bo dzisiaj gra też Polska, więc myślę, że świeżo po meczu Polski będziemy sobie właśnie otwierali. Zaczniemy stream o 20, zobaczymy o który będzie toc. W każdym razie witam was w tym odcinku, zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, filmy są prawie codziennie. To jestem ja i filmy. Cześć. Bawmy się dobrze! Zacznijmy sobie na początku od trzech pików, ponieważ kto wie, może uda nam się zaoszczędzić na tych SBC otocy, bo w tych pikach coś może siąść. Więc pierwszy pik, w którym trafiamy, Soula. Widzicie, o to właśnie chodziło, żeby trafiać karty, które trzeba kupić, a nie trzeba, bo można je trafić, nie? Drugi pik, w którym trafiamy, Totsa. Martinez 8-4. O tym mówię. Piki oddają. Potężnie oddają. I tutaj Toc. Nie, ale karta 8-3. Szczerze wam powiem, ja jestem zadowolony. Wyszliśmy na plus. Tak mi się wydaje. I co? Zagram sobie oczywiście ten meczik powoli. Będę musiał już kupować, powiem wam, karty do składu. Bo Food Champions za 3 dni. I trzeba się już powoli przygotowywać, powiem wam. Ale póki co zagramy sobie jeszcze ostatnie spotkania tym naszym spoconym składem. Chyba powoli właśnie od jutra będziemy próbowali coś kminić nad składem. Wow. Poczułem się zupełnie jak na początku FIFA 21, ale okej. Okay. Może mnie zaskoczy, lecimy. Powiem wam, w ogóle ciekaw jestem, jak to wypali dzisiejszy mecz towarzyski. W sensie już jest, nie, przed meczem, mecz jest o 18. Najważniejsze jest to, żeby... Najlepiej, żeby wygrali chyba, nie? No jednak, to znaczy, Islandia to jest dobry zespół, bo coś tam pokazali na ostatnim Euro. Tak? Na Euro? Chyba na Euro. Więc no, to będzie bramka, prawda? Oczywiście. Ja bym ich nie skreślał. Ja bym ich na pewno nie skreślał, ale no jednak wiecie, za 3 dni jest Euro, ja w ogóle zapominam o tym cały czas. O. I to jest 2-0. Nie, co się dzieje? Gość teraz... To są zwykłe karty. O co chodzi? Mówiłem, dlatego nie chcę lekceważyć takich składów, bo widzicie sami, nie wiadomo kto się za nimi kryje. Dlaczego tak się dzieje? Dobra, musimy wrócić. Nie widzę innej możliwości. Nie rozumiem. Ja. Nie, no ja na tej wersji PS5 nie umiem grać, szczerze wam powiem. Chyba jednak zagram na tej wersji PS4, bo jednak nie chcę jakoś mega tryhardować tym Food Champions, które będzie, ale jednak z drugiej strony to będzie skład Juventusu, a ja nie chcę od razu być na straconej pozycji, więc chyba jednak wezmę wersję PS4. Nie rozumiem. Aha! Co tu się dzieje? Ja pierdzielę, jakoś jakieś totalnie posrane kombinacje robienia trików. No cóż, no pierwsza połowa nie była zbytnio udana, można powiedzieć krótko. I naprawdę, jestem totalnie w szoku. Gość mnie tak przycisnął w tej połowie. Może zrobić jakieś zmiany. Andrea Pirlo. Co mogę więcej powiedzieć? Andrea Pirlo. Jak nie on, to nie wiem kto. O, bramka kontaktowa. Fake shot, uderzenie. Jest! Udało się. Wracamy powoli do gry. Nazario. Będzie ciężko bez tego Nazario w tym Food Champions. Naprawdę, ja jestem w 100% pewien, że będę to odczuwał. Wiadomo, będzie Cristiano, ale wciąż ja będę odczuwał taki brak tego Nazario. Gość jest od wszystkiego. Naprawdę, no już będzie bolało, powiem tak. Ale piłeczka od Pirlo. O! Czy to jest ta akcja bramkowa? Okej. Okay. Nazario. Okej, okay. Przypomnę, że to podanie wzięło się od... Podanie, ta akcja wzięła się od Andrea Pirlo. 3-2, 25 minut, nie chcę nic mówić, ale te dwie bramki padły po tym, jak Pirlo wszedł na boisko. Ja tylko przypominam. Czyżby? Fake shot, uderzenie i... Co? Okej, okay. Pirlo z asystą może? Nie, kurczę, szkoda. Ale jakim sobie na was to bronił? Jestem w szoku. To będzie bramka, chyba niestety słupek. Okej. Niestety, o, ale pozamiatał. To jest zwykły Rashford, który strzela takie coś, ja nie wiem. No szkoda, ale jest ciekawe ile punktów miał ten gość, bo grał naprawdę dobrze. Ile miał pan punktów? No troszkę mniej od nas, no teraz już praktycznie tyle samo. No cóż, dobra,
Przejdźmy do Totsa może, co? Zróbmy tego Totsika. Okej, więc słuchajcie, przypalamy taki właśnie skład. Niestety muszę przypalić Barelle z racji, że mało mam kart. Myślałem, że mam więcej tych kart, w sensie więcej foderu, ale się okazuje, że jest trochę tego mało. Więc mam nadzieję, że coś fajnego wpadnie z tych Totsów, bo jednak muszę też mieć jakieś karty na jutro. Jak nie, to będą się okupować, co będzie raczej drogie. Przepalamy ten skład. Mam nadzieję, że coś fajnego siądzie, więc Team of the Season 88+. Niby to jest wysoki rating, ale jednak wiemy dobrze, że jest dużo toców 88+, więc no co ma być, to będzie. Proszę Państwa, otwieramy paczuszkę. To może być nawet wysoko zniany jakiś klot, ale żeby był do przypałki. Żeby to nie było 88, tylko coś w górę, nie? Już myślałem, że Varan. O Jezu, już myślałem, że Varan. To jest Kunde, którego trafiliśmy po raz, nie wiem, czwarty. To jest grywalna karta. No taki Lacroix byłby nawet lepszy, niestety. No Kunde, nie będę ukrywał, Kunde, no nie przyda mi się do szczęścia, tak mogę powiedzieć, nie? Okej, słuchajcie, pora na ostatnie spotkanie w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że uda się coś wygrać mimo wszystko, bo no mówię, ta wersja PS5 jakaś nie jest mega szczęśliwa dla mnie, można powiedzieć, ale co my tu mamy? O kurde, Cantona, Yashin, Dalglish, tam widziałem też Mbappe. Nie no, to jest Polak, tak? Czy to jest Polak? Nie jestem pewien. Jeżeli tak, to cię pozdrawiam, a jeżeli nie, to oddaj wina. O nie, Dalglish kontra Dezai, no ja jestem ciekaw, kto to wygra. Oczywiście Dezai, nigdy w niego nie wątpiłem. Cyk. O, Cristiano z lewej nogi, takie bramki będą możliwe. Na pewno będą padać w następnej lidze weekendowej. Na szczęście Cristiano jeszcze jest w Juventusie. Nie wiem, jak będzie w przyszłym roku, jeszcze chcę się nim nacieszyć. Sorry. Dla mnie to było w 100% czyste wejście, naprawdę. Bywają wejścia, po których nie jestem w 100% pewien, ale dla mnie to było czyste wejście z Ambrotty. O co chodzi? Dobra, Kenneth Dalglish w lewo. Kurde. Oj, to będzie gol chyba. Oj, to będzie... Nie ma! Oblak! Okej, spokojnie, dobrze. O nie, Eric Cantona. Oj, panie Oblak. Aj, Kenny, niestety gości powiesz na rozkręcać, niedobrze. To nie jest spalony, tak? To nie jest spalony, nie. Cichio, jeszcze będziesz tańczył, Jezu. Lech Poznań, to jest Polak, to jest pewnie mój widz jeszcze, Jezu. Nie jestem w stanie nic zrobić. Tinio? Nie ma! Nie! Nie da się strzelić bramki, nie da. Dziękuję Cristiano, jeszcze w jakiejkolwiek nadzieje dzięki tobie. Zrób jakąś zmianę, jak zwykle Pillo niech wejdzie. Lozano, w sumie dawno nim nie grałem. Ty co? Ja się czuję tak, jakbym ja sprokurował karnego. Dobra, Pillo, w środek. Mamy to. 4-3, Andrea Pirlo, ale to jest typowy mecz w FIFA 21. Proszę Państwa, co mogę więcej powiedzieć? Chłop jakieś tańce robił w ogóle. Ale ez, Andrea Pirlo, to on doprowadzi nas do chwały w przyszłym tygodniu, proszę Państwa. Ja się czuję jak zwycięzca tak naprawdę. Nie dość, że strzeliłem bramkę Andrea Pirlo na sam koniec, to jeszcze sprawiłem, że gość wygrywając trzema bramkami, tańcząc, robiąc taniec RPA, to jest też Polak. Nie wiem, czy to oglądasz, jeżeli tak, to cię serdecznie pozdrawiam. Piękny mecz, naprawdę. Chyba zasługuje na pika, zdecydowanie. Także, moi drodzy, piczek, na który zdecydowanie zasłużyliśmy po tym, jak doprowadziliśmy do przepięknego comebacku. To cik, co? Może? Totsik! Van de Beek, przyda się do SBC, może być. Dobra, więc słuchajcie, jeszcze jednego pika sobie zrobimy. Może coś fajnego poleci, żebyśmy mieli na przepałkę do tego Totsa, który będzie dzisiaj na streamie. Nie wiem, jak to zrobię, ale muszę mieć jakieś karty na przepałkę. Wiszka. Może być Wiszka, co? 8-3? Może się przyda. Dobra, jeszcze jeden, bo mi się jakoś specjalnie, powiem wam, nie chcę aktualnie grać w Rivals, więc po prostu zróbmy sobie jeszcze jednego pika. Team of the Season. Bardzo dobrze, Eden Hazard, super. Właśnie tego oczekiwałem, że takich kart potrzebuje. On ma taki sam overall jak Kunde, ale się przyda do przypałki. Warto było, proszę Państwa, dobra. Słuchajcie, widzimy się
Na streamie, mówię, powinien być około godziny 20 jakoś, mniej więcej po meczu Polski, więc mam nadzieję, że tam się widzimy. twitch.tv/alwinasty. To było na tyle. Zostawcie apeczkę w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia dzisiaj. Trzymajcie, do usłyszenia.